Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym pojedynku Frawoj kontra Jorvet. Pojedynek ćwierćfinałowy, zwycięzca już będzie bardzo blisko finału, a co najważniejsze, będzie w wielkiej czwórce już. Moi drodzy, pretendent Frawoj kontra pretendent Jorvet 15. To są dzisiaj gracze. No i rozpocznijmy w końcu omawiać te deki. Jak widzicie, mamy Arrakis Swarm. Mamy zaczepkę, mamy też manewr okrążający oraz Hidden Cash. O kurczę, ciekawe co to za Hidden Cash, czy to jest ten co myślę? No i okej, moi drodzy, i tu mamy trójkrabo pająków z Morwoodem, z Larem, Doren, Skarpi Skrzydłem, Siroko, Krwawa Klątwa, Mentalność Roju. Sir Kwan nawet się tu pojawia. No jestem ciekaw. Atak z powietrza na otwartych decklistach. No jestem ciekaw, jak ten deczek się sprawdzi, bo ja grałem Sharpie Skrzydłem, ale na mrozie właśnie pod Larę Doren. Bardzo przyjemnie się grał na ladderze, a jak turniejowo to zobaczymy. Kolejny deczek, moi drodzy, to jest ten deck, którym ja grałem wczoraj. Nadal jest mocny, z opętanym Dao, Shiru, Siroko, Milwą, Strzelczyni. Dużo takich potencjalnych rumowali, dużo możliwości, jeżeli chodzi o granie Milwą. I ten lider bardzo mocno ułatwia to też. Milwa Strzelczyni swego czasu miała dużego nerfa, ale jednak wróciła do gry w pewnym czasie. Manewr okrążający, moi drodzy, to jest kolejny raz Erland, Shub, Ira... Bez Radei, oczywiście, ale z muta generatorem i Jaskrem. Dosyć ciekawe. Jaskrem, żeby on boostował jednostki. No nie widziałem takiej wersji. Oczywiście Radowid, Księża Anseis Runiczny. To jest norma na dzień dzisiejszy. Więc nic nadzwyczajnego. Mamy czwórek pełno, żeby sobie pobustować właśnie pod Erlanda. I ostatni deck, Hidden Cash, czyli tajny skład. Deck, który od jakiegoś czasu gdzieś już tam jest bardziej widoczny, ja nim grałem, jak Lerio stworzył. Zaraz po tym, jak zaczął tam grać w jednym chyba z turniejów, nie pamiętam jaki turniej tam grał. I bardzo ciekawy to jest deczek. Fajne punkty silnikowo robi. Natomiast jest to deck, który może mieć problem z ustaniem, tak? No wiadomo, Markiza nam wezmie te dwie jednostki, plus ona sama jest silnikiem. Natomiast no to jest tak naprawdę tylko jedyna chyba taka karta, gdzie nam pozwoli utrzymać te silniki właśnie, nie? Tak to zawsze, jak gramy na jakieś kontrolne talie, to praktycznie znikają nam. Ale może Mieszczanie plus Igor fajne punkty robią i to będzie wystarczające. No deczek mocno silnikowy. Zobaczymy, jak on się sprawdzi. Będąc po stronie Jorveta, zastanawiałbym się nad banem między ST a KP. Dobra. Następne deczki Jorveta teraz sobie zobaczymy. Chyba niewiele się zmieniło z ostatniego pojedynku, bo mamy Dar Natury ponownie w jego wykonaniu. To jest wersja z Ogresem Godowych Żab, z Ignim, z Równonocą oczywiście i z Simlasem, czyli taki standardowy deczek z różnymi wariantami. Ja uwielbiam Saski grać, powiem szczerze. Pod Mgły oczywiście i Storm. Tak samo, tylko mówię, bez tych okresu żab, tylko i bez igni gram sobie właśnie Saskie. To już wspominałem pewnie nieraz. Cześć, Raf, jak to bez dębu? No tak, to bez dębu. Natchniony zapał, moi drodzy, z Demavendem, z maszynami, Celtkirk, Zemsta Rafarda. Grałem na ten deck w ostatnim meczu, podobny przynajmniej, ostatnim meczu z Hubsonem. Mam wrażenie, że maszyny nie są takie dobre, mimo tych wszystkich buffów, które dostały. Ale zobaczymy, co tu się wydarzy. Białe Zimno, czyli też deck, który ostatnio Jorvet grał. Widocznie mu leży, no co tu dużo powiedzieć. Deck lojalny, podmróz, stakujemy jak najbardziej Karantira, chcemy mieć Last Say. Królowa Zimy powinna nam to ułatwić, o ile nie zniknie. I tyle w sumie. No, mamy trochę kontroli oczywiście, mamy Ropucha, mamy Pana Przypływów. Mamy też możliwość przesunięcia na mróz, no i oczywiście mgla, który robi kolendarne dobre punkty. Wojownik Gonu powinien nam też ułatwić usługę jednostki. No i ostatni deczek to jest Ojczobójcza Furia z Tyrem, z Sową, z Haraldem. Król Bran, dużo kart takich
prowizyjnych, jak widzicie, i nagle spadek 8-7 prowizji. Fabjorn Dienge, którego już dawno nie widywałem, tylko u Jurweta widzę. Sprawdza to. My mamy wodzów z wyżyn, oczywiście pełno kart race i do tego dwie bestie, aby móc wyciągnąć sową. I to tyle. Będąc po stronie prawo ja, zastanawiałbym się chyba nad SK albo białym zimnem. Może dar natury? Raczej KP nie. Ale te białe zimno by korciły. Dobra, moimi. Za chwilę zobaczymy bany, więc czekamy na meczek. No i moi drodzy, na blue coinie jest Jorvet, a Fravoy na red coinie. Po dwóch próbach udało się w końcu wystartować z platformy w fazie gamma. I w międzyczasie chłopaki będą sobie tutaj mulliganować, a ja wam pokażę bany. Ban u Jorveta na Hamadriady, czyli dar natury, a po drugiej stronie ban na Erlanda KP Shub i tak dalej, wiecie, znacie tą wersję. Ruszamy, mamy już pierwsze zagranie, początek rundy jeszcze nie zdąży zniknąć, a już arystokratka zagrana po stronie Jorveta. No i co, i będzie zbijany jakoś? I będzie mu tak ciężko teraz. Mógł w teorii od razu odpalić koka, ale stwierdził, że na spokojnie sobie zagra, nie będzie tutaj aggressive style uprawiał. No i pozbyliśmy się. No i teraz zagranie Maxi. Dosyć ciekawie. Natomiast patrząc na to, co jest na dole deku, na bank będzie zmieniał, rolował. Okej. Zagranie się patcha. Sprytnie pod tym kątem, bo nie musiał odpalać z tyłu mrozu. Prawdopodobnie szykuje na blit. W razie potrzeby, bo tutaj wszystko wskazuje na to, że tu będzie prawdopodobnie pas po stronie Fravoya. Ale zaraz się przekonamy, co tutaj się wydarzy. Zawodnik się jeszcze zastanawia, ale już musi podjąć decyzję. Ma problem w sumie. No ewidentnie widać, że to będzie pas, moi drodzy, więc raczej nie będzie chciał tutaj specjalnie więcej grać. Zagranie czerwonych jeźdźców. Prawdopodobnie do przodu będzie zagrane, a nie. Stwierdził, że jeszcze raz odpali się patcha i przerzuci do drugiego rzędu Wiedźmina Szkoła Kota. Czyżby Fravoy jeszcze chciał coś tutaj zagrać? Się zastanawia. Jednak pas, tak jak przewidziałem. No i runda pierwsza pada łupem Jorveta, 17-3. Ciekawie. Dobrana wiewiórka. Oj, Milwy nie chciałby widzieć. Łapie. Jest Sirocco. Milwa oczywiście do wymiany. Po drugiej stronie troszeczkę lepiej dobrał. I jeszcze jest ciekawiej. Wymiana oczywiście. Tego płatnerstwa, tak jak to się dokładnie nazywa, warsztat płatnerski. Tu będzie chciał coś jeszcze zamieniać. No bo ręka po stronie Jorveta to jest naprawdę taka kozacka, bym powiedział. Tylko od czego zacząć tutaj, prawda? Rzucił załogę na Gwara.
Jolka. Czyli no unitowo rozpoczyna Fravoy, aby nie dawać punkcików pod. Pod ewentualnym rus. Prawdopodobnie tir nalija i to właśnie widzimy. Bardzo dużo punktów już po stronie. Po stronie Jorveta. I to jest decydująca faza teraz, bo wiewiórkę trzyma prawdopodobnie na Arget, więc nie będzie jej odpalał. Bym wóz rzucił, tak jest. To jest dobry pomysł, wzmocnienie ewentualnie wozu. A nie, do przodu zagrał. Jestem zwolennikiem zagrywania do tyłu, aby krasnale tworzyć. Ale z drugiej strony dajemy dodatkowe punkty akurat w przypadku mrozu, więc to jest dobra decyzja. Zagranie Arget. Arget zostanie zjedzone przez... oczywiście... wiewiórkę, ale oczywiście nie musi się już spieszyć, bo może zagrać najpierw Wiedźmina. Tak jest, sabotażysta zagrany Szkoły Kota. I wyzbywamy się Królowej Zimy. Będzie wzmocnienie? Będzie. Nie ma Pablo siebie. A dobrze, lepiej. Już mam wrażenie, że doszedłem do siebie troszeczkę. Okej, teraz prawdopodobnie Mglak pójdzie. Jest to całkiem dobra idea. Jest. Przebicie jest. Aczkolwiek patrząc na to, co ma na łapie z kontrolnych kart, to tutaj Sirocco, Mglak. A jak u ciebie, Pablo? To najważniejsze. No i dobra, i co dalej? To mnie zastanawia, czy tu będzie jakiś ok zagrany na przebicie, bo to ewidentnie będzie fajne już przebicie. Może Sirocco, czy może właśnie wiewiórka w końcu zostanie rzucona. No i wiewióreczka się pojawiła, tak jest. Czyżby na Kwar? Mamy Eredina, prawdopodobnie jego zagra. Jest i do przodu. Teraz spore punkty będzie robił ten Eredin. Zaczyna się robić bardzo ciężka taka sytuacja po stronie Fravoya, bo zobaczcie, że tutaj ma dylemat teraz, czy zagrywać Sirocco i Koka w te najwyższe jednostki. Może pozbyć się Redina. Sirocco w Bunglaka? Nie, jednak poszło w Eredina. Mniej punktów zrobi do carryoveru. Natomiast jestem ciekaw, czy teraz nie powinna pójść żaba w wóz. To było ciekawe dosyć. Bo Gels... Raczej nie. Raczej wiewiórkę stwierdził, że pójdzie w ilość punktów. I w sumie może i dobrze, bo i tak ten krasnoludzki... A już nie padnie. Już zablokowany pancerzem. I przesunął do przodu. Teraz jest idealna krwawia miazga. Wydaje mi się, że jeżeli chce grać, to tutaj tą krwawą miazgę może rzucić. Ewentualnie zostawić sobie na lasce pod jakąś wielką jednostkę pancerną. No nie wiem. Będzie ciekawie. Ja jestem ciekaw, jak tu chłopaki to rozegrać. Jak to Jorvet chce rozegrać z tym tą krwawą miazgą. Czy on teraz zagra? Mamy 17 punktów. Jedna tura, czy może przerzuci i poczeka, czyli rzuci tego krasnala do tyłu na przykład. No i co, Karantir? Jednak Karantir, ale decyzja tutaj i przerzucenie? Nie przerzucił na drugą stronę.
No tutaj kok pójdzie, to jest pewne. Raczej musi, bo już, bo tak naprawdę zostanie mu tylko z dużych jednostek mglak. Okej, ciekawa decyzja. Pas! No i jestem ciekaw. No tutaj w jednej karcie nie przebije tego. 21-37. No musi Simlas pójść. Bardzo dobry blit po stronie Jorveta. No i tu pójdzie warsztat. Nie ma wyjścia. Dlaczegoż to wiedzący miałby się zniżyć do rozmowy z Małpoludem? I to jeszcze... No nie, lider nie jest potrzebny na szczęście, ale... No, trudna sytuacja. No, Simlas wyciągnięty. Co prawda jest Shiru. Jest jeszcze opętany Daos z Gradem Kamieni. No i jeszcze jest Mahakamska Przełęcz, ale to jest bardzo trudna sytuacja po stronie... Oj. I teraz pytanie, czy będzie ryzykował? Nie, nie będzie ryzykował. Natomiast po stronie Jorveta jest naprawdę mocna ręka i nie musi się niczego martwić. Rozpoczyna prawo. Ja bym chyba od tej szóstki zaczął, szczerze mówiąc. Że z drugiej strony może pomóc obić... Nie, to mglak prawdopodobnie padnie. Szału. Że lider pójdzie. No, ciężka decyzja. Ja bym tą chyba czwórkę wziął. Mgła... Nie, to ja tą szóstkę bym... Nie, szóstka byłaby lepsza. Tasak byłby lepszy, bo straceniec i tak ten pancerz straci. No, dokładnie. Bardzo dobra decyzja. Tu jeszcze pancerz wchodzi. No i jest problem, jeżeli chodzi o pana przypływu, bo teraz byśmy musiał do tyłu go zagrać. Mglak będzie zagrany od razu. 4 do przodu, no i mglak. No, mglaka jest w stanie zbić. Mglaka jest w stanie zbić z liderem. Opętanego Dao. Jest. Nie prasuj się o mnie, dam radę. Tylko czy chce zbijać? To jest pytanie. Tak naprawdę mglak zrobi jeszcze tylko 2 punkty sam w sobie. Musi przeanalizować, bo on doskonale wie, co tam jeszcze mu na ręce mogło zostać. Więc raczej nie będzie go zbijał. Tak jest, to jest dobra decyzja. Pan przypływów to raczej do tyłu. Jednak do przodu, a to trochę dziw. Pali swoją trójkę, nie? Wtedy. Potem Frawy wykombinuje, bo tutaj będzie ciężko już z punktami. Użycie planu B, lider, współczenie, lider. To jest chyba jedyne, co mi przyszło do głowy w tej chwili. A jednak tak stwierdził, że weźmie, wzmocni ją i odpali prawdopodobnie Shiru. Tak jest.
Dobra decyzja. Chyba tą szóstkę z pancerzem bym załatwił. Zrobisz. Następny do kolekcji. No to nie ma znaczenia. Bo lidera jeszcze nie odpalił. Na przykład do tyłu nie dał. A to chyba ten z pułapka, ten z granatami, traperka. Największy value robi. Ale trzyma właśnie pod ten. W sumie dobra decyzja. W sumie dobra decyzja, no. Trzeba przyznać. Przesunie sobie i załatwi tą wyższą jednostkę. Nie lubisz Uno? No życie, no co zrobić? Tak jest. Oj, oj, ale i tak to wygra. I tak to wygra, Jorvet. Tak jest. Ale sprytnie Prawuj chciał wyjść z tego. Podbijemy ten świat, tak jak niby dwa razy, dwa podwójny lascy, ale to nie jest nie wiadomo ile punktów. No to 1-0 dla Jorveta, moi drodzy. Drugi pojedynek, moi drodzy, i mamy Frawoja z Hidden Cashem kontra Jorvet ze swoimi wojownikami. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało w wykonaniu Jorveta, czy znowu będzie się męczył tym Skellige. Dla przypomnienia, Jorvet wygrał pierwszy pojedynek białym zimnem na Skojatel, aczkolwiek było blisko, trzeba przyznać. Tak, chyba teraz masz 2 grudnia chyba, ten turniej kwalifikacyjny do głównego turnieju. Tam walczy bodajże 12 zawodników o 6 slotów, tak? Po 2 już ma pewnie. Fajabol i chyba Aneki? Nie jestem pewny. No okej. Okay. Moi drodzy, tutaj lecą. Już pierwsze karty mamy niedyskretną kokotę, mamy łowczynię zagraną w drugim ruchu, no i wojownik Uncrate gran. Natomiast tutaj już wylatuje latający redańczyk i mamy 4-12 po stronie Frawoja. Prawdopodobnie zagrany będzie teraz wojownik Brockfar, tak jest, mamy dosyć dużo tych wojowników tutaj. Po raz drugi nasycił i wzmacnia. No, no, ciekawie. Ciekawie się to zaczyna. No i tutaj już jest. Ja się dziwię, dlaczego nie uderzył niedyskretną najpierw. Nie wiem, nie wiem. Prawdopodobnie dobrostanie Janusz. Okej. 8-15. Prawoj na razie prowadzi. Tutaj Klikando idzie z Januszem. No i co? Morska hiena? Nie, raczej. Raczej idą, tak jest. Będzie kliknięcie z tego i Janusz pojawił się. No i 8-25. Bardzo ładnie to Frawoj rozegrał. Tu jeszcze wskoczyły coiny. Dwie monety carryoveru ma. Prawdopodobnie Blit będzie po stronie Frawoja, zakładam. No raczej króla Żerachaf to od razu pożegnamy, tak jest, to jest pierwszy mulligan. No i co dalej, co by chciał dobrać? Prawdopodobnie Markizę by chciał dobrać, więc to by było potrzebne dla niego. Mieszczana jednego wymieni? Czy jednak nie będzie wymieniał? No jestem ciekaw. Tutaj jest bóg graficzny, bo tutaj mamy łowczynię.
dają nam... CD Projekt oddaje nam grę bardzo dobrze dopracowaną w rękach społeczności. Doceńmy to. I wymiana poborcy. I dobrał Janusza. I oksenfurcki strażnik, czy strażnik. No i jestem ciekaw. Mamy wodza, w końcu dobrał Jorvet. Jest pierwszy w drugiej rundzie. Super. I teraz pytanie, czy tu jest planowany jakiś pas, czy nie? Bo to od tego zależy, czy będzie grane. Kocham piękno. Co poradzę? To może być tak, że jednak nie będzie koniec tej gry. Że będziemy jeszcze grali tą rundę. Będzie blit. Bo to tak się zanosi. Się zanosi, ale... Zobaczymy zaraz, jaką decyzję podejmie Fravoy. Aby Oreł leci. No i tu mamy kolejnego wodza z wyżyn. Czyli już jest... O dwa są karty Razy wzmocnione. Mieszczan zagrany i plus do tego będzie zagrany płomienny kaznodzieja. To jest bardzo dobra decyzja. Człowiek ten zbir nie byłby zły, mając świadomość tego, że przeciwnik ma karty z removalem. No i nie ma jak użyć za bardzo tych coinów. Siema Bart, na razie 1-0. Na razie 1-0 dla Jorveta. Zagranie opancerzenia. 13 do 18, tu zaczyna się powoli to rozpędzać. Prawdopodobnie hiena zostanie zagrana. Albo i nie. Zagrany został Igor. A Igor idzie w mieszczan ostro. O kurczę, Bart Gip, dziękuję ci za 11 miesiąc. O kurde. Jeszcze miesiąc i będzie rok. Najdłuższy stażem subskrybent. Ja cię kręcę. To jest małe święto. Oj, coś trzeba na 12 miesiąc wymyśleć dla Barta. No i mamy bloka w Igora, moi drodzy. To jest dobra decyzja, bo ściekła szarża jest tutaj za dobre punkciki. No leci ten czas, nawet nie wiem, kiedy te 11 miesięcy zleciało. Jezu, ja muszę jakieś rangi wymyśleć, nie wiem. Ale tutaj teraz punkty lecą, moi drodzy. Rozpędza się zawodnik. No ale po drugiej stronie mimo wszystko mamy dosyć mocne karty, tylko pytanie jest właśnie, czy to teraz Sowa idzie, czy tylko idzie wściekła szarża. Musi zagrać Sowę. Tak jest, mamy Sowę. Nie ma czajenia się. Prawdopodobnie w niedźwiedzia, ale poczekajmy jeszcze. Jest. Ale nie ma przebicia jeszcze. Musiał nadgonić. Co dalej? O Jezu, jak on Tom rzuci, to przecież to takie punkty będzie robić zaraz. No, już mówiłem Pablowi, jak to wygląda. Ale punkciory lecą. Znaczy, tu jest delikatny błąd, wydaje mi się, bo robi mu miejsce na... No, dokładnie, Raf. Jakby jeszcze haracz mógł odpalić, Markiza... Morels, o, ale tu by czągistasz, o, takie punkciory by tu były. My mamy zagrane hienę, hiena tutaj sobie weźmie trochę tego, punkcików. Mamy 21 punktów, nawet wściekła szarża tego nie przebija w tym momencie. Tu cenę siódemki, to jest bardzo zrozumiałe. Sprzeciwiają się woli Jarla.
Janusz czy Junior? Co za matą. O kurde. To wściekła szarża musi... A czemu nie wściekła szarża? A, dobra. Bo on chce chyba obić na razie to. Junior? Dobra, w ten sposób. No i Janusz zostaje, nie? No ale tu musi być rzucony teraz tak. Wściekła szarża za 24. Tak jest. I chyba nie nadrobi tego, bo 9 plus 17. Nadrobił, przepraszam, dobrze. Ale on już nic nie ma, a tu jeszcze jest Markiza z tym. No jest niby Fukusia, jest Wabjorn. No zobaczymy, czy dobierze, bo syndykat musi dobrać, nie? A kurde, ten żebrak się tu pcha. Nie dobiera! Niesamowite, nie dobiera! Ale gody mają. A z kolei tutaj dobrał złote karty, ale niestety Fukusji nie ma. Gdyby ta Fukusja była zamiast Brana, ojojoj, to bym powiedział, że tutaj wygrał Jorvet. Ale pech po stronie. Ja bym wymienił Krwawy Orzeł. Szczerze? Krwawy Orzeł do wymiany. Fabjorn w Rejze. Ale chyba wygra to Frawoj. Fabjorn, Wojna Klanów. No właśnie, pytanie co chce. Chyba Wojna Klanów. Wojna Klanów w siódemkę. Patrzymy. I dobije to Krwawym Orłem później? Czy zbija to czwórką? Zbija to czwórką. W sumie dobra decyzja. Bo jeszcze przez przypadek Kojny by dał pod Fabjorna. Teraz prawdopodobnie silniczek. Okej. To jest za 4. No i 8. I mamy 22 punkty. Ale chyba Frawoj to robi, moi drodzy. Tak jest. Tak jest. No i mamy 1-1. Aczkolwiek gdyby tam była Fukusja zamiast Krwawego Orła, to mogłoby to inaczej wyglądać. No, ale nie wygląda. No i mamy powtórkę, moi drodzy. Powtórkę deków, które już dzisiaj widzieliśmy. A więc dosyć ciekawie, bo na Blue Coinie wybrał tym razem Jorvet. A... Na Red Coinie ponownie widzimy, czyli nie mieliśmy jeszcze okazji zobaczyć KP Jorveta oraz Arrakis Swarm potworu. Frawoja. To ciekawe. Ciekawy wybór. Nie spodziewałbym się, że wojownicy będą na Blue Coinie wzięli. No, ale... Zdechniesz wreszcie? Czy jeszcze ci mało? Decyzja, która może zaskoczyła Frawoja i Frawoj nie będzie wiedział, co zrobić. Mamy harcownika, można było się spodziewać takiego zagrania. Miałeś kiedyś połamane kolana? Ale zauważcie, że znowu niestety, ole ręka, znowu niestety Frawoj nie dobrał, nie Frawoj tylko Jorvet nie dobrał Razy. Tutaj może Wabjornem, nie Wabjornem, może zagrać od razu, może Krwawy Orzeł.
Boi się wiewiórki. No i mamy teraz Maxi. Podświetla. Ja chyba bym zrolował, aczkolwiek to dobieramy, to na pewno dobieramy. No nie dobierzemy Koka i Shiru. Decyzja po stronie Prawoja. Zobaczymy, co zrobi. I oczywiście wódz z wyżyn się pojawi. Orzeł zagrany. Mamy w końcu w pierwszej rundzie zagranego. Ale tylko jeden. To dalej te pytanie, bo tu powoli się zaczynają kończyć tam. Powoli zaczynają się kończyć tam zagrania po stronie Jorbeta, bo ma strasznie mocną rękę. I pas, moi drodzy. Ojojoj, czy to dobra decyzja? Dajcie znać, bo nie podoba mi się to zagranie, szczerze mówiąc. Bo mi się wydawało, że prędzej Frawój spasuje. Tak patrząc na to, co tam rzucił. Oneiromancja w... wiewiórkę. I żegnamy krwawego. Yes. No i stwierdził, że zrobi tak, żeby utrudnić przeciwnikowi grę. Gdyby widział rękę Jorveta, to myślę, że on nie utrudnił mu tam gry specjalnie. No ale zobaczymy. Jest wojownik drugi, który go tak bardzo chciał. No prawdopodobnie król Bran do wymiany pójdzie. Ilva, czyli nie zrobił rotacji, że tak powiem, dekiem. Nie przetasował tej talii Frawoj. No nie, wydaje mi się, że mógł zagrać też jeszcze ten jeden removal spokojnie. I mi się wydaje, że Frawoj by spasował, ale nie daje sobie ręki uciąć. Okej, zagranie je. Od strony Frawoja machakamską przełęczą pirotechnika. A tu mamy drugiego wodza z wyżyn zagranego. Co dalej? To jest pytanie. Czyżby zagranie na przykład wódz krasnoludzki, czy może plan B, czy może straceniec, jednak wóz dużo pancerza już ma, nie kliknął. Ale nie przebiłby jedną kartą bez lidera Regnar, wydaje mi się, że mógł spokojnie zagrać. Blokada pójdzie prawdopodobnie w zdjęgę. Tak jest. I to poszło w wóz. Dalej w takiej sytuacji. Czy odpuszczamy? Nie, straceniec zagrany. No jeden pancerz pewnie trafi. Za drugim razem, albo za pierwszym, albo za trzecim. Jest przekonany, że trafi w ten pancerz. No i kliknięcie przełęczy machakamskie. A to ciekawostka. I trafił w pancerz. Już za pierwszym razem. Robi się troszeczkę tak ciężko ze zbijaniem jednostek, ponieważ no widzicie, mamy trzy removale potencjalne. No i tutaj prawdopodobnie sowa już pójdzie, tak mi się wydaje. Chociaż... Tak jest sowa.
przód z przodkami! I cały przód zapchać w sumie i będzie sowa zagrana w czwórkę. Nie chcesz szlak, urula. No i jest przebicie, ale power play. No i teraz co? Oneiromancja w zakazany rytuał? Plus kliknięcie pirotechnika. Nie, Simlas w krasnale dalej. Nie jesteś moją córką. Już nie. A to ciekawostka. Spodziewałem się zagranie zakazany rytuał. Ponieważ chyba lepszej jednostki, wyższej jednostki nie będzie miał Rawoj. Okej. Gramy dalej. Tu ma możliwość, tak jest, przebicia. To jesteś dobry. No widzisz, bo chyba jest tylko 100 albo 200 znaków. No i dobra, co tu się wydarzyło, bo zainteresowałem się tym, co ja napisał. Dennis Kramer teraz zagrany, wcześniej zakazany rytuał w sowę. Ale punkciory idą. Ale tu idą punkciory. Ujujuj. Ujujuj. Muszę ustawić na więcej trochę. Tam jest limit później przez miesiąc. Jakbyście się tym spamowali, jak nie wiem, to by ten limit szybko poszedł, ale muszę go zwiększyć. A to spokojnie, zrobię to w grudniu. Sytuacja jest nieciekawa, natomiast tutaj, albo, nie no, tu jest dużo pancerza, tu jest zbyt dużo pancerza, ale tutaj jak zejdzie ten pancerz, to tym tyrem zbije dosyć sporo punktów. Pancerz bym uderzył, ja bym uderzył pancerz. Szczerze. Okej, plan B. O Jezus. No tak, to było jedyne pewne wejście. Okusja prawdopodobnie. Trzeba było szybciej tą fokusję odpalić. Do przodu bardziej. Proszę się o mnie, dam radę. To Vabjorn teraz. Vabjorn. Wojnę klanów albo w wściekłą szarżę. Jeżeli ma, tak jest. Wściekłą, ale... Aj, to trzeba było. To był błąd, to! Tu więcej pancerza jest! Pochopna decyzja. I tyrem by zbił tamtego. Czy to przypadkiem nie przegrało? To jest 9 punktów, czyli 5. Ojejku, to jakby zbił. Tutaj by przebijał na pewno, jestem przekonany.
9, 16. No nie, nie przebiję tego. Dobrze liczę? Remis. Kurde. Ten misplay zaważył. No i mamy 2-1 dla Rawoja. No i czwarty pojedynek, moi drodzy. Jorwet wziął KP z maszynami na szarpi skrzydło. Rawoja. Delarom Doren. I innymi tu kartami. Jedyneczki. Mentalność roją. Fataha słynny. Morwur. Olbrzymi krabopajon. Ser Kuan. No, zobaczymy, jak to będzie. Wydaje mi się, że maszyny powinny sobie poradzić. Tak mi się wydaje. To będzie zbijanie tych jedynek. Czy tak będzie, to nie wiem. To na. A w tej chwili tak się prezentuje tablica wyników. Lecimy. No dobra, Bluecoin, Frawoj. Tak za bardzo nie ma czego zacząć. Uhuhuhuhu. Lider plus spontaniczna ewolucja. Czy może... Tak jest. Tak myślałem, szepciucha w trutnie. No też tak mi się wydaje, że matchup dla niego będzie ciekawszy. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało z perspektywy. Oj, to jest... Dobra, okej. Okay. Okej, okay, mistrz oblężeń blokuje atak z powietrza, gdyby miał na ręce. Więc okej. Okay. Ale jest utopiec, którego już pożegnamy. Tam, już za moment. Upiór padnie. No tak wbrew pozorom ma czym grać tutaj Frawo, jeżeli chodzi o kontrolę. No tutaj od razu idzie removal, tak jest. No już jest, już robi się nieciekawie. Ale to... No dobrze, do przodu zagra. To jest dobre zagranie, bo zbije mu 3 jedynki, w tym utopca. Dobra, decyzja, klikamy. Usuwamy. No i co dalej? Czy Frawo już odpuści, czy będzie dalej grać? Gra dalej, te jedynki będą usuwane. Na pewno 2 zostaną usunięte. Czut powinien eliminować, bo to po 2 tachę. Zobaczymy, czy tak zrobi Jorwet. Okej, zbicie, kliknięcie, znowu zbicie. Musi uważać na te maszyny, żeby nie zużyć ich. Do przodu powinien zbić. To 2 punkty misnął. No i to raczej jest pas, moi drodzy. Jest raczej pas. Tak jest. Pasował. Nie jestem zwolennikiem rzucania maszyn w taki sposób, bo zawsze się martwię, że scenariusza nie odpalę. To jest zawsze mój problem. Zresztą ja dawno nie grałem maszynami, ale zawsze mam takie obawy. Mamy atak z powietrza, moi drodzy, który pojawił się na ręce. Dobra, kołowrót poleciał. Mamy Rafarda, który też prawdopodobnie pójdzie sobie. I mamy kołowrót z powrotem. No i co zrobi w tym wypadku Rawoj? Czy będzie grał? Raczej pas. Ma ten last save, czyli tak naprawdę szarpi i skrzydło jest bezpieczne. No ale tu nie ma żadnych takich removali. No ale Morwut też będzie bezpieczny, gdyby jego zagrał na koniec. No kurczę, no nie powiem, żeby tutaj na bank Jorwet to wygrał. No idzie wiewiórka, więc tu wiewiórka spełni swoją rolę.
Nie będzie mentalności roju. Żegnamy. Okej, jedyneczki, sprytne zagranie. Pozbył się, dobre punkty zrobił. Mamy 4 do. No i teraz pytanie, co robić w takiej sytuacji? Mamy oblężenie, moi... Ale nie przebija i nie użyje lidera, więc nie przebije. Sirocco? Czy będzie pas? To jest idealny moment na takie coś. Abym też zagrał już ten oblężenie. Ono samo w sobie nie jest jakieś potężne. Ten scenariusz. Dajcie znać, czy wam ten scenariusz, że tak powiem... Czy warto? Znaczy Sirocco w ten... Sirocco... Tutaj akurat przy tym matchupie Sirocco w oblężenie nie jest głupim pomysłem. Spodziewałem się tego. Natomiast zobaczymy, co dalej się tutaj pojawi. On tu bez onagerów gra, nie? Tak swoją drogą. To jest wersja bez onagerów. Wczoraj jak grałem chyba na Kupsona, to chyba ma onagery, nie jestem pewny. I przebicie jest, moi drodzy. Jest przebicie. Nie trafił, niestety. Ta balista nie trafiła. Mamy krwawienie na tył rzucone. Idzie sobie. Dobra, i co dalej? Czyżby rzucenie kołowrotu? Może rzucenie po prostu bombardowania? Może tam krwawienie wchodzi, nie? Dwa punkty straci. Mamy Selkirka rzuconego. Prawdopodobnie w tą trójkę, bo za dużo już punktów zrobiła. Jest. Pozbył się. Przepraszam, że tą epidemią zasłaniam atak z powietrza. A ten atak z powietrza jest teraz słabszy niż był wcześniej. Epidemia to jest tak naprawdę tylko piwiórka. Ciekawe zagranie. Realnie, gdybym grał na ladderze, to bym odruchowo zagrał Laredore w Sirocco, ale to nie ma sensu najmniejszego. Zbicie jedynek i zbicie dwójki. No ta Laredore nie wejdzie za takie punkty, jakby chciał. Jeszcze zbicie jednej karty. Prawdopodobnie może pójść lider z tym, z atakiem. Albo epidemia ewentualnie, żeby zrobić jeden tick więcej. Tak jest. Musi grać, ale tu jest kłopot, bo kołowrót powinien zagrać chyba. Tak mi się wydaje, kołowrót w tą czwórkę. Tak jest. No dobra, tylko to jest pas. Ona może zrobić jeszcze punkty, tak? Tu jest... Nie, to... To jest dobre zagranie z jednej strony. No i co, i Henselt czy Demavent? Co byście wybrali? Demavent pod skrócenie talii? Czy zostawić Demaventa? Ja nie wiem, co bym wybrał. Sirocco jest na Morwooda. Sirocco jest na Morwooda. Demavent idzie. Demavent prawdopodobnie pod skrócenie, żeby dobrać jak najlepsze karty. Może zagra Demaventa w desant morski, żeby wyciągnąć jakąś kartę. Ale Sirocco jest na Morwooda, ja bym zostawił. Oj, nie będzie miał desantu, to był błąd. To nie, to chyba Sirocco byłoby lepsze.
ale poczekajmy, bo tutaj wygląda to dobrze. To jest 25 punktów i wcale to nie wygląda kolorowo. Morwuda nie ma jeszcze. Okej. Radowid by się przydał. Nie kliknął. Nie kliknął. Nie kliknął. Powinien kliknąć i wyciągnąć desant. Dobrał krabopająka. No i będzie grał... Załoga nakwar. Jest! Ma nakwar. Oj, oj, oj. Dobra. Wyciąga Rafarda. Rafard prawdopodobnie. Kurkę zostanie zagrany, żeby już miał. I nie dobrał Radowida. Ajajaj. Co rzucasz Oxenfurtzkiego chyba w takim wypadku? Niech to się dowiem, kto był drugim recenzentem. Morwud dostaje Sirokiem na... A jednak stwierdził, że nie gra Morwuda i usuwa. Sprytne zagranie, no! Bardzo ładnie. Szkoda, że jeszcze tej jedynki nie zbił, ale to nie jest koniec. Sirok w dwójkę którąś. Ale nie uda się. To jest 5 punktów, to jest 35. Kurczę. Szacun, 39, 3 zabiera. 36. Dobrze zagrał, bardzo ładnie zagrał Frawoj. Szacun. Wydawałoby się, że lepszy matchup dla Jorveta. 3-1 dla Frawoja. No, z desantem by ugrał. Z desantem by ugrał. Te dwie gry, które przegrał Jorvet, mógł wygrać. Te dwie ostatnie. Poprzednik, że popełnił błąd, bo ciekłą szarzą usunął straceńca zamiast pirotechnika, a tutaj nie kliknął desantu. I desant mógłby to wygrać, faktycznie. Okej, moi drodzy. Dziękuję za meczyk. W razie czego oczywiście zostawcie komentarz. Zostawcie suba, lajka i co tam się jeszcze da.